szczęśliwe życie, czyli właściwie jakie życie? Czy życie wedle różnego rodzaju cnót, sił charakteru, wartości, czy może życie skupione na innych ludziach, na relacjach, czy może jednak w drugą stronę, czyli życie, w którym koncentruję się na tym, nad czym mam kontrolę, czyli nad sobą, nad swoimi działaniami, nad tym, co robię, żeby lepiej siebie poznać, bo może właśnie ważnym wymiarem szczęśliwego życia jest lepsze samopoznanie. Tym wszystkim zajęłyśmy się dzisiaj z moją wspaniałą gościnią, czyli dr Katarzyną Kasią, która jest filozofką, wykładowczynią akademicką, dziennikarką. Możecie ją usłyszeć w radiu, zobaczyć w telewizji. Jest bardzo rozchwytywana i nie bez powodu, dlatego że Kasia w przepiękny i bardzo, bardzo bogaty sposób opowiada o filozofii, ale nie tylko. I zaprosiłam ją właśnie po to, żeby porozmawiać o szczęściu w wymiarze społecznym, o szczęściu w wymiarze właśnie samorealizowania się, bycia wśród ludzi, ale też podążania za swoimi pragnieniami, potrzebami, ale też o tym, żeby uczyć się może umiaru, równowagi, iść w stronę bardziej akceptującej postawy, w której traktujemy to dążenie do szczęścia jako bycie po prostu w przepływie. Mnóstwo, mnóstwo tego rodzaju odgałęzi, które poruszyłyśmy dzisiaj w rozmowie o szczęściu. Także bardzo się cieszę, że przesłuchacie tej ponadgodzinnej rozmowy. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować Audiotece, bo to właśnie we współpracy reklamowej z Audioteką powstał dzisiejszy odcinek. Jeżeli szukacie audiobooków po polsku, to naprawdę z ręką na sercu Wam polecam zajrzeć do Audioteki, bo mają ogromny wybór. Ja przepadłam, jeżeli chodzi i o literaturę faktu, ale też o powieści, o literaturę okołopsychologiczną, filozoficzną. Byłam pod ogromnym wrażeniem tego, ile tam znalazłam tytułów i na jeden z nich zresztą się powołuję, także jeżeli Was on zainteresuje, to odsyłam do opisu tego odcinka. Tam jak zwykle linkuję do wszystkich miejsc, o których wspominam. Oczywiście dziękuję również patronom i patronkom z Patronite'a, którzy wspierają mnie comiesięczną subskrypcją. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to znowu wszystko znajdziecie w opisie odcinka. Naprawdę warto te opisy czytać, jeżeli coś Was nurtuje. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do tej fascynującej, filozoficznej rozmowy o szczęściu z dr Katarzyną Kasią. Kasiu, bardzo Cię serdecznie witam u mnie w Sznurowadłach. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, bo śledzę Twoje poczynania, śledzę to, co robisz w radiu, w telewizji i jak prowadzisz rozmowy. Byłam zachwycona, jak poprowadziłaś rozmowę z Tomkiem w Pardon Tutu i stwierdziłam, że muszę Cię mieć tutaj, więc bardzo się cieszę, że jesteś i że będziemy mogły sobie trochę o szczęściu dzisiaj porozmawiać. Cześć, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Kasia, chciałabym zacząć, wiedząc o Twoim filozoficznym jednak zacięciu, a ja mam 7-miesięczną przygodę ze studiami z filozofii. Przyznaję się. 7 miesięcy to jest jakiś tak nietypowo, bo to jest tak więcej niż semestr, tak, ale to jest nie cały rok. To jest więcej niż semestr, ale to był moment, w którym już były zaliczenia i ja stwierdziłam, że no nie, po prostu nie. Ale ten moment, w którym liznęłam jakiegoś kawałka, czy to Kanta, czy filozofów starożytnej Grecji, to był taki moment, gdzie już jakoś zaczęłam się tym rzeczywiście interesować, ale nie na tyle, żeby zostać. Natomiast dlatego się cieszę, że ty jesteś, no bo będziesz mogła mi trochę rozszerzyć tę przygodę przerwaną. I myśląc o szczęściu, tak pomyślałam, że chciałabym wyjść od takiego punktu trochę relacyjnego, bo jestem świeżo po takim audiobooku, wspaniałym zresztą, Klara i Słońce się nazywa. I jest tam ta tytułowa Klara, która jest robotem i ona jest właśnie narratorką tej książki. I jest taka bardzo wnikliwa w swoich obserwacjach i tak komentuje właśnie rzeczywistość i tych ludzi i dochodzi do wniosku, że to jest dla niej w ogóle fascynujące, jak do jakich manewrów, takich wyrafinowanych wręcz ludzie się stosują, kiedy próbują uciec przed samotnością. I pomyślałam, że to jest bardzo dobry punkt do rozważań nad szczęściem, na ile ten aspekt relacyjny jest jakimś takim motywatorem do dążenia do szczęśliwego życia. To znaczy, na ile ludzie, żeby być szczęśliwi, to jednak potrzebują jakoś inwestować w relacje, pogłębiać te relacje, na ile można to szczęśliwe życie wyizolować od aspektu jednak społecznego. I zastanawiałam się, jak ty,
jak ty się zapatrujesz w ogóle na takie spostrzeżenia. To jest super ciekawe, że połączyłaś tutaj dwie rzeczy, bo powiedziałaś o tych swoich 7 miesiącach na filozofii. I muszę ci powiedzieć, że po pierwszych 7 miesiącach też chciałam rzucać te studia. Pamiętam jakieś pierwsze kolokwium straszne. Pamiętam bardzo dobrze ten moment. Siedzieliśmy na schodach w Instytucie Filozofii i właściwie już byłam zdecydowana, że to już jest koniec, ale jakoś tam się jednak... Pamiętam, że jeden mój kolega dał mi owoc kiwi w ten sposób, próbując mnie przekonać, żebym jednak została. No i zostałam. Jakoś się okazało, że potem się dało wytrzymać. Ale powiedziałaś o filozofii, pytasz o szczęście relacyjne, a ja właśnie teraz nerwowo przeszukuję głowę i myślę sobie o tym, że ci wszyscy filozofowie, którzy mówili o szczęściu, to mówili o takim szczęściu samotnym, wiesz? Może to jest historia o tym, że filozofia to jest bardzo męska dyscyplina, że jakbyś nie patrzyła, to możemy oczywiście próbować budować herstorię filozofii, jakoś tam szukać kobiet, ale to będzie jednak dosyć na siłę, zwłaszcza jeżeli chodzi o filozofię starożytną. W średniowieczu no, pojawia się kilka kobiet, ale dosłownie możesz się policzyć na palcach może 2 rąk, 1,5 ręki. Potem będzie coraz lepiej, coraz lepiej. No, aż do dzisiaj, kiedy właściwie jest całkiem dobrze, chociaż dalej według badań różnych, to filozofia jest tą dziedziną, w której najmniej kobiet zostaje. Wiesz, to jest filozofia zaczyna się tak równościowo, że jest tyle samo studentek, co studentów, natomiast potem kobiety z jakichś powodów odpadają i oczywiście jak w bardzo wielu różnych dyscyplinach, być może to jest wina jakiegoś rodzaju dyskryminacji. Ja pamiętam, że u nas na studiach powiedzenie, że coś jest dziewczęce, było taką obelgą, po której z trudem się można było tylko podnieść. Ale kiedy pytasz o te relacyjne aspekty szczęścia, to ja myślę sobie, że oni, ci wszyscy panowie, kiedy pisali o tym szczęściu, które można odnaleźć tak naprawdę w samotności, bo cnota, która dla Greków była tym najważniejszym kluczem do szczęścia, jest czymś, co jest bardzo indywidualne. Chociaż oczywiście przekłada się na relacje społeczne, ale zawsze ten punkt wyjścia jest bardzo egoistyczny w gruncie rzeczy. No bo jak sobie pomyślisz o tej maksymie, wokół której jakoś jednak jest osnuta nie tylko grecka, ale też cała późniejsza filozofia, czyli poznaj samego siebie, no to jest o tobie zawsze. To jest zawsze o jakiejś konkretnej osobie, która wykonuje jakiś wysiłek w sumie zupełnie skierowany do wewnątrz. I tam nie ma o relacjach. Tam nie ma poznaj innego człowieka. Dopiero dużo, dużo później, wiesz, w takiej filozofii, jak, nie wiem, przychodzi mi do głowy myśl Emanuela Levinasa, kiedy nagle się pojawia ta koncepcja. Ale zobacz, ile ludzkość musiała przejść, jaki hardcore musiał się wydarzyć, żeby w ogóle coś takiego mogło zaistnieć. Jak bardzo dużo cierpienia było potrzebne, żeby zobaczyć tę taką dosyć oczywistą prawdę, że swoją twarz dopiero widzisz w twarzy innego człowieka. I że tak naprawdę największy problem polega na tym, jak mielibyśmy się nawzajem zrozumieć. Bo Grecy, kiedy mówili o języku, to zwracali uwagę bardzo mocno na to, że on jest niezrozumiały dla tych wszystkich, którzy akurat nie formułują komunikatów. I że ty coś rozumiesz w jakiś sposób, natomiast kiedy tylko to wypowiesz, no to już się skazujesz na ryzyko, że ktoś tego nie zrozumie. Dlatego tak trudna jest komunikacja. I dopiero wyjście poza te komunikaty językowe sprawiło, że to myślenie o szczęściu w relacji mogło się stać możliwe. Ja mam wrażenie, dzisiaj zresztą wykładałam o szczęściu właśnie i o tym, jakie postrzegali filozofowie okresu tego schyłkowego greckiego, czyli tego okresu hellenistycznego i jak to potem weszło w czasy Cesarstwa Rzymskiego. Oni wszyscy odpowiadali na to pytanie, jak być szczęśliwym. I nikt z nich nie wpadł na to, że właśnie szczęściem może być drugi człowiek. Może dlatego, że oni nie wierzyli w to, może dlatego, że myśleli sobie, że jeżeli masz być szczęśliwa, no to przede wszystkim sama ze sobą, że bycie z innym człowiekiem jest zawsze źródłem niepewności, a stoicy pewnie powiedzieliby, jest wyjściem poza własną strefę wpływu. To znaczy nigdy nie możesz mieć wpływu na innego człowieka, na jego emocje, na jego zachowania. Możesz panować nad sobą i to jest już maks.
To jest ciekawe, że mówisz o cnotach, bo ja myślę na przykład o psychologii pozytywnej, która się Arystotelesem bardzo też inspirowała. I tam z kolei to jest nazwane siłami charakteru. I wśród tych sił charakteru są takie aspekty jak zdolność do kochania na przykład, czy duchowość, czy właśnie, już teraz nie pamiętam dokładnej nazwy, ale ten aspekt taki wspólnotowy, czy przynależności do grupy, się tam znajduje. Więc z jednej strony to też mówi o tym rozwijaniu jakichś sił charakteru, czyli cnót do tego, żeby wieść szczęśliwe życie, ale już w tym wydaniu psychologii pozytywnej ten aspekt drugiego człowieka jest wręcz no, nieodzowny, on tam musi być. Znaczy wiesz, u Arystotelesa w ogóle to też jest fajne, bo ja lubię jego psychologię, ponieważ on pokazuje taką super ważną rzecz, która potem oczywiście będzie różnie wykorzystywana, ale on mówi o tym, że mamy nasze afekty, emocje i one są wrodzone. I wrodzone są również właśnie zdolności do ich przeżywania. No i to są różnice temperamentalne, tak? Że są ludzie, którzy bardziej są skorzy do gniewu, albo jak się smucą, to każdy wie, że oni są smutni, a są tacy, którzy w ogóle z trudem byś zauważyła, że tam coś jest nie tak. Masz te różne sposoby ekspresji emocji, różne rodzaje. No i na koniec są cnoty, czyli właśnie trwałe dyspozycje, czyli jedyna rzecz, której się możemy w tym wszystkim nauczyć. I ten aspekt społeczny się tutaj pojawia, ale przede wszystkim w dwóch momentach. I to też będzie wracało czy u stoików, czy u epikurejczyków, bo to jest takie myślenie o tym, jaka relacja międzyludzka mogłaby być tą relacją najlepszą. I oni dochodzą do wniosku wszyscy, że przyjaźń jest taką najlepszą relacją, że relacje, w których w grę wchodzą takie wielkie namiętności, a jeszcze w ogóle nie daj Boże seks, to one są zawsze bardzo trudne, bo w nich mamy do czynienia, niezależnie od tego, jakby one nie przebiegały, z dużą taką sinusoidą, rozchwianiem emocjonalnym, że masz wielką rozkosz, a potem wielki żal, że ta rozkosz się skończyła. Że bardzo trudno jest, żeby te relacje były trwałe. Stąd, myślę, są te różne sposoby oddzielenia miłości cielesnej od miłości duchowej, jakiegoś takiego deprecjonowania tej pierwszej i gloryfikowania tej drugiej. Natomiast przyjaźń byłaby takim przykładem dla nich relacji, która jest po prostu okej, w której nie ma takiego rozchwiania, nie ma tych drastycznych zmian w emocjach, tylko jest po prostu cały czas dobrze. I w ogóle dla nich to też jest ważne, to też jest takie trochę nie dzisiejsze. Ten stan równowagi jest super ważny. Ja myślę, że my jesteśmy, nasze życie jest od ekstremum do ekstremum. Żyjemy w świecie bardzo szybkich zmian, szybkich oburzeń, szybkich wzruszeń. To wszystko jest takie duże. Natomiast gdzieś oczywiście też się pojawia takie wezwanie do życia w harmonii, w spokoju. W Grecji to było, mam wrażenie, o wiele bardziej obecne. To znaczy oni sobie myśleli, że właśnie taka harmonijna relacja z drugim człowiekiem, no to byłaby relacja przyjacielska. Wiesz, jeżeli coś masz, to chcesz, żeby to było wspólne z przyjacielem, pisał Arystoteles. Czyli to jest taka relacja, w której się dzielisz tym wszystkim, co masz. I która zakłada pełną wzajemność. Tutaj nie ma tego, co jest w związkach romantycznych, co potem będzie tylko coraz bardziej się wzmacniało, czyli właśnie takiej nierównowagi. Bo zobacz, że ta dynamika relacji romantycznych jest zawsze oparta na braku równowagi, na jakimś zaburzeniu. Że ten przepływ nigdy nie może być spokojny i taki w ogóle luźny, chyba że mamy do czynienia z jakąś relacją, która jest już po jakimś czasie, już ta namiętność wygasa i wtedy, ale to też już jest bardziej relacja przyjacielska wtedy. No właśnie, jak o tym mówisz, to się zastanawiam, dlaczego nie pomyśleli po prostu o relacji partnerskiej, romantycznej, opartej na przyjaźni. Dlaczego to nie jest najlepszą formą relacji? Bo tam jest seks. A jak jest seks, to nie może być nie spokoju. Może być tak. Znaczy przyjaźń może być pewnie jakoś tam, ale oni właśnie zawsze mówili, że to jest coś, co bardzo grozi rozchwianiem emocjonalnym. Okay. Czyli wiesz, czyli stąd nawet epikurejscy hedoniści to mówili, że wiesz, jak chcesz mieć spokój, to unikaj takich rzeczy. Nie angażuj się w politykę, nie uprawiaj seksu, nie wchodź w te wszystkie takie sinusoidy emocjonalne, bo tylko będziesz się denerwować. Będziesz mieć wielką rozkosz, ale też wielki smutek, a może lepiej, żeby było okej po prostu, żeby być w takim stanie, może to jest szczęście, może szczęście to nie musi być euforia, tylko właśnie jakiś trwały spokój. Epikur, który lubił takie spożywcze przykłady, mówi o
tym, że oczywiście fajnie jest się najeść, jak człowiek jest głodny, ale głód niesie ze sobą cierpienie. Jak się dużo zje, a człowiek jest bardzo głodny, to też niesie ze sobą cierpienie. Epikur pyta, dlaczego nie być w stanie permanentnej sytości? On był w ogóle prekursorem współczesnych trendów w dietetyce, no bo on postulował 5 posiłków dziennie, on o tym pisał. I po prostu miej sobie taki spokój, taką, wiesz, błogą sytość cały czas. Powiedziałaś też o relacjach społecznych. No i oczywiście one są ważne, tylko tutaj wchodzi w grę jeszcze jedna sprawa i to jest ta arystotelesowska sprawiedliwość, że w tym myśleniu zorientowanym na cnotę jest jedna cnota u Arystotelesa najważniejsza ze wszystkich i to jest sprawiedliwość i ona jest właśnie szczególna, bo jest cnotą społeczną, czyli ona może dopiero być obecna tam, gdzie jest więcej niż jeden człowiek, bo wobec siebie oczywiście mogę być niesprawiedliwa albo sprawiedliwa, ale to zawsze pozostaje we mnie. Natomiast taka prawdziwa sprawiedliwość egzekwuje się w relacji z innym człowiekiem. I to też jest ciekawe, no bo zobacz, to by znaczyło, że ten relacyjny wymiar sprawiedliwości jest ważniejszy niż wymiar szczęścia, chociaż przecież oni wszyscy przez wszystkie przypadki będą odmieniali szczęście jako najważniejszy przedmiot ludzkich dążeń. Bardzo ciekawe i też chciałabym cię na chwilę zatrzymać przy tym Epikurze, bo oczywiście myślę, że to ma jakieś takie dwie potencjalne skrajności w sobie, bo jeżeli mamy się tak zharmonizować i właśnie być w tym permanentnym stanie, jak ty zapowiedziałaś... Sytości. No to czy to nie jest też jakieś takie ryzyko totalnego znieczulenia się na przykład? To znaczy zobojętnienia, w którym no właśnie nie narażam się na potencjalne cierpienie czy przejedzenie, więc jestem gdzieś w tym takim zachowawczym stanie pomiędzy, który mnie znieczula, więc i ani się nie narażam na cierpienie, ale też właściwie nie doświadczam tak tego drugiego końca. No tak, ja muszę być właśnie, zresztą oni, zobacz, stoicy mówili o apatii, sceptycy o ataraksji, u Epikura pojawia się właśnie ten stan równowagi. Za każdym razem to jest o czymś, czego nasza kultura absolutnie nie ceni. Czyli to jest o takim wyjściu z tego strumienia zdarzeń, nie po to, żeby zobojętnieć na los innych ludzi. Tutaj nie o to chodzi, tylko po to, żeby mieć w sobie jakiś rodzaj właśnie wewnętrznego spokoju. I to jest... To jest ciekawe, że nasza kultura właśnie cały czas fetyszyzuje, wiesz, te wielkie emocje, że my nie cenimy współcześnie spokoju, mam wrażenie. My go bardzo mało mamy, bo jesteśmy gdzieś tam wszyscy w nieustannym jakimś takim stanie, wiesz, rozedrgania, poszukiwania. Oburzamy się właśnie łatwo jakimiś awanturami, które następnego dnia w ogóle nie mają znaczenia. To jest totalnie nieantyczne. Ja myślę, że tutaj, wiesz, trzeba by się było zastanowić nad tym, czy istnieje w ogóle jakaś metoda poszukiwania szczęścia, które właśnie byłoby szczęściem w równowadze, w spokoju, które nie byłoby od nikogo zależne, bo wiesz, to też jest ważne, myślę, w tym, o co zapytałaś, czyli w tych relacjach, że oni wszyscy będą bardzo zgodnie mówili, że dopóki moje szczęście zależy od kogokolwiek poza mną, to nie mam na nie szansy. Czyli wiesz, te wszystkie romkomy są do wyrzucenia do śmieci, no bo tam jest, o czym to jest opowieść? To jest opowieść o tym, że szczęście ci ma dać inny człowiek. I zazwyczaj cię ratuje z opresji. Jeżeli jesteś kobietą, to jesteś taką bezbronną niewiastą, którą ktoś z tej opresji wyciąga. No a on zazwyczaj z kolei jest rycerzem, który musi z opresji wyciągać. Czyli tak. Oboje mają w sumie tak sobie. Tak. No i wiesz, przy tym, co ja mówię, to w ogóle jest kompletnie bez sensu koncepcja, no bo tak długo, jak długo twoje szczęście zależy od innego człowieka, no to coś jest fundamentalnie z tym twoim szczęściem nie tak, bo to znaczy, że jeżeli cokolwiek się stanie z tym innym człowiekiem, na przykład najbardziej popularna rzecz, zmieni swoje afekty, emocje, przestanie cię kochać, no to ty jesteś na dnie, jesteś w rozpaczy. Czyli w tym momencie przychodzi Epikur, siada z jednej strony, Marek Aureliusz z drugiej mówią, ej, kama. Serio? To w ogóle jest bez sensu, bo powinnaś była, znaczy może teraz, nie, oni by nie powiedzieli powinnaś, bo oni powiedzieli, wiesz co, słuchaj, to może mam taki plan dla ciebie, że teraz pomyśl sobie właśnie o tym, jak osiągnąć ten stan
spokoju. Jak to zrobić, żeby nie dać sobą szarpać, żeby wiesz, czyjeś emocje nie oddziaływały na to, jak ty się czujesz. Żeby, to jest bardzo trudne, bo my jesteśmy nastawieni na odbiór emocji innych, jesteśmy empatyczni, altruistyczni, mówi się nam, że to jest okej. Natomiast może gdzieś tam należałoby pomyśleć sobie o tym, wiesz, czy naprawdę ja mam wpływ na to, czy ktoś mnie kocha, czy nie? No i tak naprawdę nie mam. Tak, w tym kontekście nie, ale od razu mi się otwiera taka inna klapka. To znaczy, jest wiele opowieści ludzi, którzy mówią, że właśnie najbardziej uszczęśliwiające na przykład dla nich jest dawanie czegoś, czyli oddawanie czegoś wspólnocie, społeczności, która w jakiś sposób pozwoliła im, nie wiem, wzrastać, a potem oni chcą zwrócić tej wspólnocie coś w zamian za to. I właśnie myślę wtedy o tym, że to nie jest zależność od tego, co ci ludzie mają mi dać, tylko że ja potrzebuję być w jakimś takim akcie dawania innym, żeby poczuć się prawdziwie tak głęboko szczęśliwym. To znaczy, żeby nadać jakoś życiu sens, to potrzebuję też tego aspektu społecznego, w którym nie jestem zależna od stanów emocjonalnych tych osób, ale jeżeli nie mam ludzi, którym mogę też coś dawać i całe moje życie jest o dbaniu tylko o siebie, no to staje się to jakieś takie bardzo bezsensowne. Jak ty w ogóle na to się zapatrujesz? No jasne, że to funkcjonowanie w tym procesie wymiany, wiesz, to jest prastara magia. To jest w ogóle taka najbardziej podstawowa socjotwórcza rzecz, to dawanie i branie. Bo pamiętaj, bo nas się uczy dużo o dawaniu, natomiast umiejętność brania jest super ważna, jest co najmniej tak samo ważna, bo nieprzyjmowanie daru to jest bardzo zła strategia, jaki by on nie był. Też trzeba pamiętać, że każdy daje co może i to też jest ważne. Arystoteles, jak krytykował Platona za to, że Platon chciał, żeby w idealnym państwie, w tej warstwie strażników nie było własności prywatnej, to pisał, że to jest bardzo zły pomysł, nie tylko dlatego, że o dobro wspólne nikt nie dba, ale dlatego, że nie można dać prezentu. Bo jak wszystko jest wspólne, to nie można nikomu dać prezentu. I to jest bardzo ważne. Ta wymiana jest super, super istotna. Wiesz, ja mówię tutaj o Epikurze na przykład, który utrzymywał się z darów. Ta cała szkoła epikurejska przecież była taką wspólnotą. Oni tam wszyscy, wiesz, razem mieszkali. Ona miała taki charakter właściwie parareligijny. I to się utrzymywało z darów. To absolwenci potem utrzymywali tego Epikura na różne sposoby i tak działały w ogóle te szkoły. Także to, że się masz skupić na tym, na co masz wpływ, nie oznacza, że się masz wyrzec obdarowywania i bycia obdarowywaną. Tylko chodzi o to, żebyś nie uzależniała swojego szczęścia od tego. No bo jeżeli będziesz... No wiesz, to jest trochę taka sytuacja, że nie wiem, idą święta, będzie gwiazdka, dostaje się prezenty i na przykład załóżmy, że zapomną o tobie, nie? Nie dostaniesz prezent, bardzo słaby, bardzo przykre. Ale gdzieś tam może trzeba sobie pomyśleć, umieć, to jest mega trudne, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, jak to można zrobić, ale może gdzieś tam trzeba w głowie pomyśleć, że to jest okej, że fajnie jest dostać prezent, ale jak się go nie dostanie, to też się świat nie kończy. Tak samo jest z dawaniem. Marek Aureliusz mówił właśnie o dawaniu, o dostawaniu i o traceniu. Mówił rozsądnie przyjmować i tracić bez żalu. To też jest o tym, żeby się nie przywiązywać do tego, co mamy, bo to jest bardzo kruche, bardzo ulotne, bardzo przemijające i też nie możemy sobie chyba znaleźć, pozwolić na znalezienie się w takiej pułapce myślenia, że od tego, kto nas lubi, albo kto nas kocha, albo od tego, co mamy, zależy to, kim jesteśmy. To jest chyba gdzieś w gruncie rzeczy o tym wszystkim. I może dlatego to szczęście się wydaje w tej greckiej wersji takie bardzo, bardzo samotne. I może rzeczywiście to wymaga takiego uzupełnienia w postaci zastanowienia się nad tym, co się dzieje, kiedy się spotykam z innym człowiekiem i kiedy wchodzimy w tę bardzo szczególną przestrzeń tak naprawdę negocjowania i budowania jakiegoś wspólnego języka. To jest dla mnie zawsze takie bardzo zastanawiające, że zobacz, jak ludzie się spotykają, to się umawiają co do bardzo wielu rzeczy. Jest taki piękny fragment w Księdze Miłonicości i Zapomnienia Kundery,
kiedy para zaczyna mieszkać ze sobą. I on pisze, że to jest kluczowy moment w życiu każdej pary. Te pierwszych kilka dni, pierwsze dwie doby, bo wtedy się negocjuje te najważniejsze rzeczy. Kto się pierwszy myje, kto pierwszy idzie spać, kto śpi od ściany, a kto nie. Czy śpimy przy otwartym oknie, czy je zamykamy. Kto parzy kawę, kto wychodzi po bułki. Wiesz, no, to są kluczowe rzeczy. I to ustalamy. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby ludzie, którzy zamierzają na przykład razem ze sobą zamieszkać, planują wspólną przyszłość, usiedli i ustalili, jakie mają języki, jak rozumieją słowa. Że na przykład sobie siadają i mówią, słuchaj, wiesz co, to weźmy te duże pojęcia, nie wiem, wolność, prawda, nie wiem, śmierć. Zastanówmy się, co to jest dobro, co to jest zło. Nie po to, żeby to definiować jakoś uniwersalnie, jak słownik języka polskiego, tylko po to, żeby ustalić właśnie na potrzeby tego naszego związku, że jak ja na przykład coś mówię, to żebyś ty rozumiała, co ja do ciebie mówię, wiesz. Tego nie robimy. A to jest przecież najważniejsze, bo potem, jak popatrzysz na te relacje, to się wszystko o to rozbije. O to, że się nie porozumiewamy ze sobą. No tak, tylko gorzej, no właśnie, jeżeli tego nie zrobimy i potem w toku relacji się okaże, że mamy bardzo niezgodne definicje. No bo potem pytanie, tak w duchu tego, o czym mówisz, to czy potem właśnie relacja wymaga od nas jakichś wyrzeczeń, na przykład właśnie przedefiniowania tego, czym dla mnie, no może niedobre, ale czym dla mnie na przykład wolność jest. Bo się okazuje, że w idealnym świecie moja wolność absolutnie mojemu partnerowi nie odpowiada, bo jest zbyt wolna i musisz się jakoś tego wyrzec. Więc pytanie, czy wtedy nadal można mówić o szczęściu, jeżeli to szczęście jest okupowane wyrzeczeniami, bo drugi człowiek na nas te wyrzeczenia w jakiś sposób jakoś je wymusza z racji tego, że jest po prostu inny i ma jakieś inne soczewki. No właśnie, bo to o to chodzi, że tak długo, jak długo możesz sobie mówić to, jacy są inni, jak potrzebują, nie zależy ode mnie, jak Marek Aureliusz. Jest super. Właściwie ja mam wpływ na siebie, moim celem w życiu jest czynienie dobra i na tym się skupiam. Świetny sposób na życie. Dlatego właśnie problem jest taki, że mieszkasz z kimś innym, no i nagle się okazuje, że tak jak mówisz, dochodzi do jakiegoś grubego nieporozumienia. No i oczywiście, wiesz, pytanie, co możemy z tym zrobić? Ale to jest trochę tak, jak z tym spaniem przy otwartym oknie albo zamkniętym. Jeżeli się na to zgodziłaś, to zawsze ktoś będzie ci mówił, no ale przecież było dobrze. Co się stało? Dlaczego to już nie jest dobrze? I bardzo podobnie jest z tymi pojęciami. Ja myślę, że są takie w związkach pojęcia jak zazdrość na przykład. I właściwie o co, czy robimy jakiś protokół, o co masz prawo być zazdrosna, dlaczego, gdzie są te definicje, gdzie jest definicja zdrady. Potem się sobie to zarzuca, a właściwie każdy mógł to rozumieć zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że to są takie sprawy kluczowe, których być może nie rozwiązujemy, dlatego że się boimy. Bo wiesz, mamy gdzieś tam ten mit romantycznej miłości, który przekonuje nas od dziecka, jesteśmy w nim wychowywane, że to jest najważniejsze, że właśnie szczęście to jest drugi człowiek, że szczęście to jest bycie z tym innym człowiekiem, wspólne życie i tak dalej. I żeby to ochronić, rezygnujemy z tego całego wyjaśniania. No bo no wyobraź sobie, poznajesz kogoś super. I super jest po prostu dla ciebie wymarzona czy wymarzone i w ogóle jest ekstra. No i na tym etapie właściwie należałoby ustalić te pewne rzeczy, ale się boimy. No bo co będzie, jeżeli się okaże, że ta osoba ma radykalnie różne poglądy niż my? Co się wtedy stanie? No będziemy się jakby, no będziemy próbować negocjować, ale może pewne rzeczy są nienegocjowalne. Jak to zrobić? Więc ze strachu wydaje mi się, że tych pytań po prostu nie zadajemy. I być może tym samym, może to zabrzmi tak bardzo hardkorowo, ale być może przekreślamy nasze szanse na szczęście. Bo się nagle okaże właśnie, że to nawet to szczęście takie antyczno-greckie przestaje być możliwe, no bo już nie jesteś w zgodzie sama ze sobą. Bo nagle się okaże, że kompromisy, na które musisz iść ze względu na potrzebę bycia z tą inną osobą, są zbyt daleko posunięte i po prostu nie czujesz się dobrze już z tym, kim jesteś, kim się stałaś, do czego cię to doprowadziło. No i w końcu dochodzisz do takich sartrowskich konkluzji w stylu, że piekło to inni, w ogóle nie cierpię ludzi i najchętniej bym sama siedziała w ciemnym pokoju. To też jest niedobre. To nie chodzi w tej wizji szczęścia greckiej o to, że ja mam sama siedzieć w ciemnym pokoju, że nie lubię ludzi. Ja mam ich lubić. Tylko mam
nie naginać siebie, do niczego siebie nie zmuszać, nie robić żadnych kompromisów, no bo to też jest niedobre. Mhm. Chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tej romantycznej miłości i tym, co nam jednak popkultura sprzedaje, co jest jakoś takie skrajnie no nieprawdziwe, potem rzeczywistość to mocno weryfikuje, bo jednak jest jakieś takie mocne skupienie na tym poszukiwaniu romantycznego partnera, który ma nam to szczęście zapewnić, a z drugiej strony mało jest w popkulturze o tym, że szczęście to też właśnie społeczność na przykład. To też relacje no właśnie przyjacielskie albo relacje takie sąsiedzkie albo właśnie... No tak, no relacje pracownicze, takie po prostu przynależenie do jakiejś grupy, która ma wspólną aktywność na przykład, którą realizuje, albo łączy tę grupę wspólna wartość, jakiś cel. I niekoniecznie jest to no właśnie relacja romantyczna albo rodzina, tylko jest to jakaś taka grupa z wyboru, można powiedzieć, z którą nie łączą nas więzy krwi i której na przykład wcale się tak nie romantyzuje. To nie jest powszechnie, przynajmniej na Zachodzie, czymś takim bardzo mocno sprzedawanym czy reklamowanym, żeby ludzie właśnie dorastając, wchodząc w dorosłość, skupiali się na tym, żeby budować wokół siebie fajną społeczność, żeby inwestować w relacje sąsiedzkie, żeby przynależeć do jakiejś spółdzielni. No, ja wśród młodych ludzi naprawdę raczej słyszę o tym, że albo się inwestuje właśnie w relacje romantyczne, w przyjaźnie, albo się właśnie wiedzie takie życie skupione na swoich osiągnięciach i karierze, a mało słyszę o tym, żeby się inwestowało w budowanie swojej społeczności. Wiesz co, ja myślę, że tutaj jest coś takiego jak jakiś taki zwrot antyromantyczny w popkulturze, bo to jest coś, co na mnie zrobiło duże wrażenie. Jestem koneserką filmów rysunkowych różnych oraz filmów dla nastolatek. Ja mam córkę 15-letnią, więc sporo oglądałyśmy razem na różnych etapach jej rozwoju i odkryłam z dużą dozą radości, że te opowieści o związkach współczesnych są właśnie bardzo poszerzone, że jak masz te nowe disneyowskie księżniczki na przykład, to już są zupełnie inne dziewczyny i bardzo często one odnajdują spełnienie właśnie nie u boku księcia, tylko w przyjaźni, w takich relacjach, o których mówisz, w jakimś działaniu kolektywnym, że na przykład się okazuje, że taka księżniczka wcale do tego, żeby dobrze rządzić państwem, nie potrzebuje księcia, który byłby królem potem. I to jest fajne i to też jest dla mnie jakieś takie otwierające, że te opowieści nowe wychodzą właśnie poza ten paradygmat niewiasty w opresji i ratującego ją superbohatera. Ten zresztą jest bardzo często wyśmiewany nawet w tych filmach, wiesz? I te dziewczynki to też jest nowe pokolenie dziewczynek, które uczą się od takich bohaterek, które mówią: ej, słuchaj, ja sobie poradzę, sama sobie wiążę sandały i naprawdę dzięki, ale możesz już iść. I to się okazuje zupełnie inne. No, aż do takich ekstremów jak Zły książę, który po prostu się okazuje dupkiem, no bo ma, wiesz, niby piękne książęce atrybuty, a potem się okazuje, że on tak naprawdę to w ogóle jest wredny. I to są jakieś takie dla mnie historie ciekawe, ale też mam takie poczucie, że w tym współczesnym świecie i o tym rozmawiałam jakiś czas temu z moimi studentkami, że w ogóle wszystko się pozmieniało i że to jest jakaś taka rewolucja, która też się dokonuje podskórnie, ale może to wynika też z industrializacji, z rozwoju technologii, z tego, że my, wszystko jest w naszym życiu coraz bardziej wyspecjalizowane, że za każdą rzecz odpowiada już jakiś bardzo konkretny element, że wiesz, jakby wszystko, co robimy, odnosi się do jest jakoś zaprogramowane na swój sposób i wiemy, jak to działa, wiemy, co nam odpowiada. Ta oferta jest niezwykle bogata, możemy sobie wybierać. I jakiś czas temu prowadziłam bardzo ciekawą pracę magisterską o sex workingu i zaczęłyśmy się bardzo poważnie na seminarium zastanawiać nad tym, jak to jest w ogóle z tą relacją między seksem, miłością romantyczną, wiązaniem swojego życia z osobą partnerską, z którą na przykład ma się wspólne konto w banku, czy z którą się wychowuje dzieci. I nagle się okazuje, że to przecież mogą być trzy różne osoby. Że ten pomysł, że jedna osoba ma być twoim partnerem na wszystkich polach, jedynym, który da ci szczęście,
to jest jakiś w ogóle strasznie dziwny pomysł, bo przecież mogłoby się okazać, że wiesz, z kimś się świetnie dogadujesz i świetnie wam się rozmawia i w ogóle macie takie pomysły super razem, że wow i to jest obłędne i wspaniałe. Z kimś ci się świetnie uprawia seks, a z kimś innym na przykład uważasz, że możesz planować przyszłość, bo to jest osoba, z którą właśnie doskonale na tym poziomie właśnie takiego ogarniania codzienności funkcjonujecie. Wiesz, takie myślenie też jest odświeżające, bo się może nagle okazać, że te wszystkie komedie romantyczne, gdzie właśnie ona poznawała jego, a potem właśnie, wiesz, mieli wszystko super, każdy element był świetny i my tego gdzieś tam szukamy. To może to wcale tak nie musi być. Mm-hmm. To ja tak trochę tak wbiję kij w mrowisko, dobra? Bo tak jak mówisz o tym, że jedna osoba może być od seksu, jedna od planowania przyszłości, jedna od intelektualnych, stymulujących rozmów, to ja też myślę o jakimś takim niebezpieczeństwie z tego wynikającym, że zaczniemy ludzi strasznie instrumentalnie traktować. To znaczy, że po prostu będziemy jakieś swoje bardzo konkretne wizje, fantazje i potrzeby lokować w konkretnych osobach. One nam mają dostarczać tych potrzeb w bardzo konkretny sposób i potem są właściwie, no jakby przechodzimy do kolejnej osoby, która nam daje inne i to się staje jakieś takie bardzo jednostronne w ogóle. Ale i... zobacz w drugą stronę. Ty mówiłaś sama o wspólnocie i o takim myśleniu o kolektywie jakimś, jakiejś społeczności. Dlaczego to nie może być tak? Wiesz, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że sobie teraz opowiadam historię w stylu, wiesz, lat 60. hipisów i komun, ale to trochę jest o tym. To znaczy to trochę wraca, mam wrażenie, w myśleniu o relacjach i jest odświeżające, bo też takie ćwiczenie, jeżeli sobie zrobimy, jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, gdzie wcale się nie traktujemy instrumentalnie, bo może ta osoba, z którą nam się super uprawia seks, to z inną osobą jej się świetnie rozmawia, wiesz, i my wszyscy możemy gdzieś tam być w jakimś wspólnym sosie. Oczywiście wiem, jak to utopijnie brzmi, ale to też może pozwolić na to, żeby się zastanowić nad tym w ogóle, jak my traktujemy innych ludzi i jak bardzo dużą odpowiedzialnością w tym modelu klasycznej, romantycznej miłości tych innych ludzi obciążamy. Bo zobacz, jeżeli ulokujesz, jeżeli twoim światem stanie się jeden człowiek, to jego najmniejsze uchybienie będzie wielkim grzechem. Jego, wiesz, jeżeli coś zrobi dobrze, to będzie coraz mniej warte, im dłużej ten związek będzie trwał. Im mniejsze będzie zło, które zrobi, tym gorsze ono się będzie wydawało, bo dlaczego? No bo to będzie ze strachu, to będzie lękowe, to będzie właśnie nerwicowe, być może przywiązanie do tej sytuacji. I mam wrażenie, że robimy sobie krzywdę, że to oddala od nas w ogóle możliwość bycia szczęśliwymi. Kiedy tak sobie obciążamy tę inną osobę całą odpowiedzialnością, że już nie ma miejsca na błąd. Bo każdy błąd jest strasznym błędem, no bo przecież ja cię tak bardzo kocham, a ty robisz coś takiego w ogóle. Ja cię tak bardzo kocham, tutaj na ciebie czekałam z kolacją, a ty się spóźniłeś 10 minut i w ogóle jak to? No trochę wracamy do tego, co powiedziałaś na początku, że lokowanie szczęścia w drugiej osobie jest zawsze, zawsze złym pomysłem, bo no, poza tym aspektem, że po prostu nie mamy kontroli nad stanami emocjonalnymi drugiej osoby, nad tym, gdzie ona jest i w ogóle jaka jest. I nawet jeżeli ją dobrze poznamy, to ona zawsze nas może czymś zaskoczyć, no bo nie jesteśmy w jej głowie. Więc do tego chciałam wrócić, że to rzeczywiście może jest dobrym pomysłem, żeby tak zahaczyć trochę o tę koncepcję greckiego jednak koncentrowania się na tym, nad czym mamy kontrolę. Ale też chciałam cię tak trochę spytać, mniej grecko, a bardziej współcześnie, o Tatarkiewicza, bo pomyślałam, że my tak w sumie mówimy o szczęściu, ale dla wielu osób szczęście nie byłoby tak definiowane, jak my teraz rozmawiamy. I myślę, że dla wielu osób szczęście się bardziej kojarzy z jakiegoś rodzaju takim zadowoleniem z siebie, zadowoleniem z życia, zadowoleniem z tego, co nam się mniej więcej przydarza, co nam się udaje. I też myślę o tym w takim kontekście, bo może tutaj ten aspekt społeczny już jest w ogóle nieistotny, jeżeli liczy się tylko to, na ile ja jestem zadowolona z całokształtu tego, co robię, z tych takich małych aspektów życia, jak moja praca, to właśnie nad czym mam kontrolę. Jak ty w ogóle też patrzysz na to? Czy to się jakoś twoim zdaniem łączy?
Wiesz co, no to jest właśnie dokładnie u Tatarkiewicza takie klasyczne greckie szczęście, czyli właśnie, wiesz, szczęśliwy jest jak u Arystotelesa ten, kto dobrze żyje i dobrze się ma i to w życiu, które osiągnęło pewną długość. To jest tam super ważne. I ja lubię tę arystotelesowską definicję, bo on mówi o tym w taki praktyczny, bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, że trzeba dobrze żyć i dobrze się mieć. Czyli on tam pisze, że złe urodzenie albo brak urody mogą bardzo skutecznie zepsuć szczęście. No, kurczę, trochę wiesz. Bold statement. No, ale on tak właśnie twierdzi. No jest mnóstwo rzeczy, które nam mogą zmącić szczęście. I trzeba wykonać pracę, żeby się dobrze mieć, mimo tego, że właśnie czegoś nam brakuje. Że jakoś tam sobie możemy to wytłumaczyć, że możemy żyć bez tego czegoś, albo jakoś to sobie zapewnić. Ja lubię właśnie takie praktyczne podejście, bo taka wizja, że wiesz, taka bardziej średniowieczna, ascetyczna, że tylko ta więź z Bogiem jestem szczęśliwa wtedy, nie muszę jeść, mogę spać na słupie i w ogóle spoko. Raczej to do mnie nie trafia, takie ascetyczne szczęście. Natomiast ta wizja arystotelesowska wydaje mi się, że bardziej jest bliska ziemi i życia. Że masz dobrze żyć i dobrze się mieć. I to jest bardzo ważne w życiu, które osiągnęło pewną długość. To jest tak naprawdę ten dodatek dla mnie, jak ja sobie o tym myślę, on jest o świadomości szczęścia. Bo wiesz, możemy być bardzo szczęśliwe i w ogóle o tym nie wiedzieć. I to się chyba trochę nie liczy. Bo no, dużo jest takich momentów, do których potem wracamy we wspomnieniach, w pamięci. I nagle się okazuje, że wow, to był taki moment super szczęścia, ale ja o tym wtedy nie wiedziałam. I dopiero w życiu, które osiągnęło pewną długość, mogę się nauczyć wyłapywać te momenty i być rzeczywiście szczęśliwa w danej chwili, czuć to szczęście, wiedzieć, że to teraz jest właśnie szczęście. I u Arystotelesa w tym jego świecie takim bardzo dynamicznym wszystko da się opisać za pomocą dwóch pojęć, czyli możności i aktu. I wszystko jest takim nieustannym przechodzeniem od tego, co może być, do tego, co jest. I ten stan, kiedy ta możność, która w nas jest zawarta, w każdym bycie, w każdej rzeczy, w każdym złożeniu materii i formy jest zawarta, może być zaktualizowana w 100%. To jest proces oczywiście. No i ten moment, kiedy łapiemy te 100%, ten moment perfekcji, Arystoteles nazywa entelechią. I my mamy w sobie pewien skrypt, on jest w naszej duszy, mówi Arystoteles, i osiągamy ten moment perfekcji. Ja się zawsze zastanawiam, jak czytam sobie o tej entelechii, czy to już było, czy to będzie, czy to jest teraz. I się strasznie boję, że uznam, że to jest to, no bo to wtedy będzie już znaczyło, że tylko degeneracja mnie czeka, że już nic więcej, wiesz, no bo wyżej ponad to nie wyskoczysz, nie ma więcej niż 100%. Więc to jest mocno niepokojące. Pisząc o tym pierwszym poruszycielu, który wszystko to wprawił w ruch, cały ten dynamiczny świat rozkręcił, chociaż sam się przy tym nie poruszył, mówi, że to jest jedyna istota, której aktualnością jest szczęście. Czyli on jest w stanie takiej permanentnej entelechii, jest takie 100 na 100 bez przerwy. My mamy chwilki, mamy momenty. Ale żeby to sobie uświadomić, trzeba dojrzeć do tego i właśnie dlatego to życie musi osiągnąć odpowiednią długość. I tak, no to jest, to do mnie trafia, to jest takie bardzo praktyczne opowiedzenie o szczęściu, bo też przecież może być, szczęście może być czymś, co jest poza ziemią, co jest poza światem. Zobacz, chrześcijaństwo mówi, że szczęśliwy człowiek będzie w raju, że na ziemi szczęście praktycznie nie jest możliwe. I to też bardzo moim zdaniem reguluje zachowania ludzi wierzących w to, bo oni odkładają szczęście na potem. Grecy mieli lepiej, no bo Sokrates mówił, nagrodą za bycie cnotliwym jest bycie cnotliwym, czyli that's it. Jakby nie ma tak, że nagroda za bycie cnotliwym, że jakby a priori zakłada, że bycie cnotliwym oznacza wyrzeczenia i szczęście będzie w zaświatach. Oni mówili, ej, jak dobrze robisz, to jesteś szczęśliwa, bo dobrze robisz. Mhm. Nie ma więcej.
Na chwilę chcę jednak pociągnąć ten wątek odpowiedniej długości życia, który pozwala ci z tego szczęścia sobie zdać jakoś sprawę, bo zastanawiam się, na ile to jest spójne z takim, wiesz, pojęciem jakiejś świadomości siebie, znajomości siebie. Na ile to, no bo wiesz, jest mnóstwo osób, które przejdą przez całe życie, nie będąc w kontakcie do końca ze sobą, jadąc na autopilocie, więc czy ta długość życia jest jednak jakby tożsama z po prostu długością życia, wiesz, metrykalną, czy mówimy jednak o jakiegoś rodzaju znajomości siebie? No bo wierzę, że można dobrze siebie poznać, czasem w wieku 20 paru lat, a czasem w wieku 40 paru można nadal nic o sobie nie wiedzieć. Czy ja myślę, że to wiesz, dla Arystotelesa, który był totalnie klasistowski i wiesz, on był przekonany, że facet z brodą to jest ten ideał człowieka, no to się wiązało właśnie z osiągnięciem dojrzałości wiekowej. Natomiast tak osobiście to się zgadzam w 100% z tobą i z tym, że to osiągnięcie wystarczającej długości życia to nie jest wszystko, bo można totalnie przejść przez życie z nienaruszonymi, nie zadając sobie żadnych pytań tak naprawdę. No i to nic nie wnosi. Natomiast czasami zdarza się, że dużo wcześniej z różnych powodów człowiek osiąga jakiś poziom samoświadomości, który też pozwala uświadomić sobie własne szczęście i ten moment, kiedy coś się wydarza w twoim życiu i cię zmienia i cię doprowadza do poznania, które wykracza bardzo dalece poza takie oczywistości codzienne. Także wiesz, no oczywiście ten argument, to wszystko można odwracać. To jest to tyle śmieszne, że możesz tym szermować, jak sobie zapragniesz, no bo ten argument o życiu, które osiągnęło odpowiednią długość, też jest wykorzystywany w różnych dziadowskich narracjach, to znaczy takie typowo dziaderskie gadanie, że no co tam ty wiesz, taka młodzieńc młoda, nie wiedzą. To jest, oczywiście możesz to też oprzeć o tego Arystotelesa, wiesz. Nietzsche mówił, że nie ma faktów, tylko są interpretacje i tak samo nie ma maksym filozoficznych, tylko jest to, co z nimi zrobimy. I ja sobie myślę, że właśnie no można to zinterpretować też tak, że to jest jakiś rozłożony w czasie proces osiągania samoświadomości. Tego, kim się jest, i też samoświadomości polegającej na tym, że wiemy, kiedy jesteśmy szczęśliwe. Bo zobacz, czasami jest tak w życiu, że szczęście spada na ciebie jak grom z jasnego nieba, że w ogóle się nie spodziewałaś. Nie wiem, mogę sobie wymyślić jakiś taki mega głupi przykład w stylu całe życie myślałaś, że się strasznie boisz karuzel, diabelskich młynów, a potem weszłaś na coś takiego, miałaś taki w ogóle stan totalnego zachwytu, czułaś się jak dziecko, jakby w ogóle, wiesz, nie było ciężaru. Ja nie mówię na swoim przykładzie, ja się dalej boję i w życiu bym na to nie wsiadła. Ale załóżmy, że ktoś coś takiego przeżywa, ale to szczęście tak na ciebie spada nagle. Natomiast być może w tym poznawaniu samego siebie też chodzi o to, żeby wiedzieć, co jest szczęściogenne. Co wiesz, co ci daje radość, że już na przykład wiesz, że jak masz do wyboru pójście na imprezę albo zostanie w domu i poczytanie książki, to wiesz, co masz wybrać, tak? Bo wiesz, która z tych rzeczy będzie dla ciebie bardziej w danym momencie twojego życia szczęściotwórcza, bo to też jest ważne, że musisz to relatywizować zawsze do tej chwili, w której jesteś. Że musisz wiedzieć, kiedy potrzebujesz ludzi, a kiedy właśnie nie potrzebujesz ludzi, kiedy chcesz być sama, kiedy chcesz być z innymi. To jestem ciekawa, jak filozofia patrzy na ten proces samopoznania, bo wiem, jak patrzy psychologia, ale jestem ciekawa, czy filozofia mówi też o tym, jak dojść do tego, że ty wiesz, bo przygotowując się do rozmowy, tak natrafiłam na przykład na Rousseau i na jakieś takie elementy jednak zachwytu nad naturą czy nad sztuką i tego, że bardzo mi się jakoś to spostrzeżenie spodobało, że jak człowiek jest, możesz mnie poprawić, jeżeli źle to zapamiętałam, ale dopiero kiedy człowiek jest w naturze, to może się tak w pełni zagłębić w siebie, że może tak w pełni siebie poznać, kiedy jest w naturze, a nie jest może pod wpływem różnych bodźców. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale w jaki sposób właśnie filozofia patrzy na ten proces samopoznania, którego końcem może być potem lepsze podejmowanie jakichś decyzji czy wybieranie opcji, które będą nas zbliżać do szczęścia?
Jezu, to jest mega pytanie, bo jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć, wiesz, na 50 różnych sposobów i zastanawiam się, który wybrać, przy którym się upierać akurat na potrzeby tej rozmowy. Możesz o naturze trochę powiedzieć, jak już o nią zahaczyłam. Czy rzeczywiście filozofia właśnie w tej naturze się dopatruje takiego źródła właśnie lepszego samopoznania? No, u Rousseau na pewno tak jest, no bo on uważa, że wiesz, w momencie, kiedy sobie uświadomimy tę łączność ze światem natury, to odczujemy tę pierwotną harmonię i jeżeli przestaniemy się od niej separować poprzez nasze różne pomysły, takie jak na przykład pomysł na to, żeby istniała własność prywatna, to będziemy szczęśliwi takim szczęściem najgłębszym, bo przedcywilizacyjnym, takim w pewnym sensie pierwotnym, które właśnie sprawi, że będziemy mogli się w tym zjednoczeniu odnaleźć, trochę też zatracić to, co w nas jest jaźnią, co jest nami i stać się częścią tej większej właśnie superharmonijnej całości. I to jest taki pomysł, który też jest oczywiście antyczny, prastary, bo to jest taki pomysł dionizyjski, wiesz, na to, żeby wyjść poza to, co nas ujednostkawia, co oddziela jednostkę od całej reszty świata. I jak myślę o szczęściu właśnie w kontekście takiego połączenia się z całością, no to ono jest z jednej strony dionizyjskie, a z drugiej strony bardzo stoickie. Może to się wydawać na pierwszy rzut ucha na różnych biegunach, ale to się bardzo mocno łączy, że właśnie jeżeli sobie założysz, że świat jest harmonią, że ta całość ma swoje prawa i że my jesteśmy tylko częścią tej większej całości, no to uświadomienie sobie tej przynależności jest pierwszym krokiem do utraty świadomości w ogóle, a bo świadomość jest czymś jednostkowym i czymś, co ujednostkawia, czymś, co nas wydobywa z tego całego strumienia. I może właśnie wtedy jest możliwe to wejście w kontakt z naturą, taki najbardziej prawdziwy. Może, wiesz, to się też składa razem z takim myśleniem o sobie, w kontekście czegoś, co jest najtrudniejsze do poznania i właściwie też do poznania niemożliwe. Ja bardzo lubię w tym kontekście filozofię Williama Jamesa, robiąc taki przeskok dramatyczny o grube tysiące lat, bo James mówił o strumieniu świadomości, mówił o tym, że nie ma czegoś takiego jak jaźń, że samo poznanie w gruncie rzeczy jest uświadomieniem sobie, że jesteśmy procesem. Ja myślę, że to jest mocno dionizyjskie właśnie, że to jest takie myślenie, które gdzieś tam się by odnalazło w tym podejściu Jana Jakuba Rousseau, bo to jest myślenie o sobie jako o przepływie, jako o takiej nieustannej zmianie i o akceptowaniu tej zmiany. Bo jest w filozofii przykład takiej najmniej szczęśliwej filozofii, która jest na której punktem wyjścia jest właśnie brak akceptacji dla tego przepływu. No i to jest oczywiście filozofia Artura Schopenhauera, który no też zakłada, że jedynym, co możemy poznać, jesteśmy my sami, też widzi ten przepływ, ale nie jest tak jak William James, pełen akceptacji. Nie widzi w tym takiej dionizyjskiej możliwości połączenia się z całością przyrody. Nie widzi w tym tego pierwotnego stanu szczęścia, jak Jakub Rousseau, tylko wręcz odwrotnie widzi maksymalne możliwe nieszczęście, bo nagle się okaże, że ta wola to jest nieustanne bombardowanie pragnieniami, z których na jedno zaspokojone zawsze 100 pozostanie niezaspokojonych, które jest takim nieustannym eskalowaniem żądań i w związku z tym nieustannym pogrążaniem się w niemożności. No i z tego Artur Schopenhauer będzie wyciągał te swoje słynne wnioski, że życie ludzkie jest męką i że w ogóle szczęście jest czymś, co najdalej od nas jest odsunięte i co z kolei możemy odnaleźć według niego tylko dzięki wyjściu poza tę naszą wolę i pragnienia. Czyli widzisz, ci Grecy mówili o wsłuchaniu się w siebie, Rousseau mówił o wsłuchaniu się w siebie jako w część natury. William James będzie też mówił o akceptowaniu tego przepływu, no bo on jest częścią życia i nie należy tego powstrzymywać. Bardzo podobnie będzie mówił w ewolucji twórczej Henri Bergson, ale u Schopenhauera to będzie dramat. Jedyne, co możesz, to wyrwać się z tego przepływu chcenia, pragnienia, pożądania.
właśnie przez sztukę na przykład, którą możesz kontemplować. To mówiąc o tym przepływie i o Jamesie, to jak on się w takim razie zapatruje na to, że skoro mam akceptować wszystko, no to co z tymi wszystkimi właśnie pragnieniami, przyjemnościami, które, tak jak mówisz, dla Schopenhauera, no są źródłem nieszczęścia, no bo jesteśmy przez nie ciągle jakoś wodzeni za nos. No to jak patrzy na to właśnie taka akceptująca postawa, która, czy ona wypiera w ogóle istnienie ich, czy uznaje, że one są, że będziemy kuszeni przez różnego rodzaju pragnienia, które jeżeli będziemy się im poddawać, no to wcale nie będziemy przecież szczęśliwi. Próbuję, wiesz, zrozumieć, bo nie siedzę w tym głęboko i wiem, że ty siedzisz, na ile ta akceptująca postawa też uznaje to, że no jako ludzie będziemy mieć jakiegoś rodzaju no po prostu ludzkie pragnienia, które jeżeli za nimi pójdziemy, no to wcale nas nie będą one finalnie uszczęśliwiać. Bo to nie jest o szczęściu tutaj, to jest o... I też to nie jest o akceptacji, to jest o tym, że jak... miałabyś wykonać takie ćwiczenie. To jest w ogóle super ćwiczenie, bo filozofia jest bardzo praktyczna. Miałabyś się zastanowić nad tym, kim ty jesteś. Wykonać takie greckie ćwiczenie, wiesz, gnotis auton, poznaj samą siebie, po prostu weszłaś do świątyni Apollina w Delfach, tam Pytia wieszczy przy trójnogu swoim, płoną świece, kadzidła, wiesz. I masz wejrzeć w siebie. To jest taki moment, który wiele osób napotyka, kiedy próbuje medytować na przykład po raz pierwszy. I co widzisz w tym przepływie? Widzisz pragnienia. Widzisz z jednej strony pragnienie tego, żeby ten przepływ jakby przestał cię absorbować, bo chcesz coś innego, chcesz. Ale chcesz też, byś coś może zjadła, a może byś się napiła, ale może słodkie, a może słone, nie, słone, słodkie jadłam, wiesz co, poczekaj, czy ja w ogóle nie za dużo jem ostatnio, ale wiesz co, nie, no ludzie tak nie mogą mówić, że za dużo jedzą, no bo to już jest o krok po prostu od jakichś zaburzeń odżywiania, no i tak sobie opowiadasz, wiesz, opowiadasz sobie, ta twoja myśl meandruje i możesz oczywiście próbować narzucić sobie jakiś porządek, ale z drugiej strony możesz sobie powiedzieć, ej, to właśnie ja jestem. Ten strumień świadomości, to nieustanne mieszanie się rejestrów, to nieustanne z jednej strony pragnienie bycia intelektualistką, a z drugiej strony no właśnie to, żebym coś zjadła. W ogóle wiesz co, to widziałam taką super sukienkę i właśnie się zastanawiam, nie, tak naprawdę to buty widziałam. I wiesz. I akceptacja polega na tym, że ty to jesteś to wszystko. Te wszystkie super mądre myśli, te wszystkie piosenki, które cię wzruszają, te książki, które czytasz i potem się nad nimi zastanawiasz, te filmy, na których się śmiałaś, albo na których byłaś zażenowana, albo z których, te wszystkie relacje z innymi ludźmi, to wszystko ty jesteś. I to, jest nie, to nieustannie płynie. I oczywiście tam są różne potrzeby. I decydujesz o tym, które z nich zaspokoisz, a które nie. Celem jest szczęście. Mówimy o ojcu pragmatyzmu, radykalnego empiryzmu. Wybierasz to, co jest szczęściotwórcze dla ciebie. Potem to się może okazać niefajne, ale skąd masz wiedzieć, jak nie sprawdzisz? To też jest o doświadczeniu i to jest też super ważne, bo tutaj paradoksalnie wraca ten Arystoteles, bo tu chodzi o to, że masz to sprawdzić. Musisz sprawdzić, co ci daje szczęście. Wiesz, to dlatego te różne wzniosłe teorie nie działają, że my je sobie narzucamy, one nie są nasze. Wiesz, po to się studiuje historię filozofii, moim zdaniem, żeby wiedzieć, która z tych teorii dla mnie zadziała. Ich jest strasznie dużo. Ja bardzo współczuję ludziom, którzy mają jak Schopenhauer, że czują się bombardowani przez własne pragnienia. To musi być okropna sytuacja w ogóle. I to mówię całkowicie serio, bo myślę, że takie stany czasami mamy. Kiedy nagle czujemy, że już po prostu samych siebie mamy dość. A wyobraź sobie żyć tak przez całe życie. To jest bardzo trudne. I myślę, że filozofia jest po to właśnie, żeby się zastanawiać nad tymi różnymi drogami i żadnej z nich nie odrzucać, bo to też różnie będzie wyglądało na różnych etapach życia. I to jest trochę tak, jak Epikur pisał w liście do Menoikeusa, że filozofowanie daje szczęście. W takim najgłębszym sensie. I on tam pisze, niech młodzieniec nie mówi, że jest jeszcze za młody do filozofii, bo jak ktoś mówi, że jest do niej za młody albo za stary, to tak jakby mówił, że pora na szczęście jeszcze dla niego nie nadeszła albo już przeminęła. I gdzieś tam wydaje mi się, że te słowa są bardzo prawdziwe, bo one... oczywiście uwielbiamy je, my filozofowie, cytować, bo...
no bo one tak nas poprawiają nam humor i w ogóle taki to jest ego boosting na poziomie bardzo wysokim. Ale ja sobie myślę, że coś w tym jest, że jak się te różne koncepcje ze sobą zestawi, no to w gruncie rzeczy możesz sobie wyłapać z tego to, co tobie się najbardziej podoba. I oczywiście tworzysz jakiś taki eklektyczny dosyć gmach. I to nie jest o permisywizmie, to nie jest o tym, że akurat wybieram sobie to, co mi pasuje i wiesz, i tak żyję. Tylko to jest o takim nieustannym też ze sobą rozmawianiu o znaczeniu różnych pojęć. No tak, bo jak myślę o tym, na czym polega szczęśliwe życie, to nie myślę o tym, że jest jakiś cel, jakim jest szczęśliwe życie i jak już tam dotrę, to tam jestem. Tylko, że to jest takie procesualne właśnie, że cały czas dążę do tego, żeby wieść to szczęśliwe życie, a to się przejawia w tym, że na przykład znam siebie na tyle, że tak jak to, o czym ty mówisz, że już poznałam siebie i świat na przykład na tyle, że wiem, co mi pozwala na przykład poczuć to szczęście chwilowo. No i jeżeli ja to tak skompiluję i po prostu będę regularnie na co dzień, pamiętając o tym, starała się wieść takie życie, no to mogę uznać potem z perspektywy czasu, patrząc na swoje życie, że wiodłam dosyć szczęśliwe życie. To też jest o nawykach, wiesz, o takich prostych rzeczach bardzo. Właśnie myślę, że o tyle James ma rację, że nie możesz poświęcać małych rzeczy kosztem tych większych, które gdzieś są za horyzontem. Ja tu nie myślę raczej po chrześcijańsku, bo jakoś taka koncepcja, że taka odpłata czeka gdzieś, to jak, nigdy mnie to jakoś nie przekonywało. Natomiast myślę sobie, że to jest właśnie o takim dowiadywaniu się o sobie różnych rzeczy, uwzględniając to, że my się zmieniamy, że coś, co było, wiesz, już nie wiem, dzisiaj pewnie bym się tak bardzo nie cieszyła z tej różowej bluzy z myszką Miki, która jak miałam 8 lat, to była największym cudem świata i po prostu ja nigdy nic piękniejszego nie widziałam. I wiesz, my się zmieniamy, nasze pragnienia się zmieniają, nasze potrzeby. I to też jest, wiesz, wracając do tych relacji z innymi ludźmi, super ważne, żeby też no na nich patrzeć z jakąś większą dozą współczucia, że tak, wiesz, uświadomić sobie, że inni też się zmieniają, że też są w przepływie, że też pytanie na to, wiesz, odpowiedź na pytanie o to, czego chcesz, jest bardzo trudne. Tak samo dla mnie, jak dla innych ludzi. Myślę, że w tym sensie Lewinas ma 100% racji, że siebie widzę w oczach innego. Bo widzę niepewność, widzę zmianę, widzę sprzeczne bardzo często emocje. Widzę, że trudno jest dojść ze sobą do ładu. I jak zacznę rzeczywiście robić to, o co różni mędrcy apelowali, czyli traktować kogoś jak siebie, no to być może to szczęście wspólne też będzie bardziej możliwe. Zatrzymałam się, bo wiesz, pomyślałam o tym, że to wcale nie jest takie oczywiste, że jak będę traktować innych tak jak... Bo myślę o tym, że wiele osób jednak wcale nie ma takiej dobrej relacji ze sobą. Więc jeżeli dążę do tego, żeby innych traktować tak jak siebie, a sama mam ze sobą niepoukładane, no to właściwie to takie mało. No tak, ale jak zobaczysz w oczach innego człowieka siebie, to zobaczysz siebie z tym całym niepoukładaniem, prawda? Mm-hmm. Zobaczysz na przykład, że jesteś niedobra dla siebie, że sobie robisz krzywdę, ale chyba w takim samodzielnym myśleniu jest dużo trudniej do tego dojść. Bo to wiesz, no na koniec będzie o jakimś represjonowaniu potrzeb, o wyrzucaniu tego, co ważne, o tym, jak bardzo w gruncie rzeczy mało siebie w tym wszystkim wspieramy. Ja myślę, że to takie nawiązanie do tych Greków jest o tyle fajne, że pozwala wrócić do tej takiej prazasady zasad, tego, że wiesz, kurczę, przecież jedyne, co możesz na tym świecie zobaczyć, poznać, wiesz, czemu się przyjrzeć, to ty jesteś. Nie ma za bardzo nic więcej. No i dopiero wtedy też możesz przyjrzeć się komuś innemu, jak wykonasz ten wysiłek, bo to też nie jest łatwe. To nie jest jakoś tam dane. To jest tak, że to, zobacz, nawet Sokrates, jak mówił o sobie, to wcale nie mówił z zachwytem. I to jest właśnie u niego lubię. W odróżnieniu od Platona, który był zawsze bardzo z siebie zadowolony. No może tam stary Platon.
Ale Sokrates był zawsze taki, on mówił o tym swoim daimonionie. On mówił, że ma w sobie coś takiego, co mu mówi, jak ma robić, czego, to co było fajne. On mi mówi, czego mam nie robić, ale co mam robić, nie mówi mi nigdy. I to już jest bardzo dużo moim zdaniem. Mi się zawsze kojarzyło ze sceną z jednego z gorszych filmów Woody Allena, gdzie była dziewczyna, która wiedziała, czego nie chce i to już było wystarczająco dużo. To jest takie sokratyczne. I on siebie wcale tak nie kochał. Zawsze uważał, że właśnie on wiedział jedno, że nic nie wie. Czyli to kwestionowanie, to pytanie, to takie zastanawianie się było kluczem do tego wszystkiego, do tego poznawania siebie, bo w gruncie rzeczy, kurczę, jak już tak bym miała usiąść i powiedzieć, że ja już wszystko o sobie wiem, no to też byłoby bez sensu. A nie mogę tego zrobić na szczęście, no bo jestem przepływem, bo jestem cały czas zmianą, bo mam nieustannie mnóstwo różnych rzeczy w głowie, bo właśnie to, co ważne, miesza się z jakimiś różnymi innymi rzeczami i gdzieś tam różne rzeczy też pracują. Wiesz, myślę, że psychologia to bardzo dobrze opisuje, wiesz, jak te wszystkie ukryte napięcia się potem wyrażają. Filozofia też jakoś próbuje sobie z tym radzić. Jak mówisz o przepływie, to czy gdzieś ten element rozwoju się w to wpisuje? To znaczy, czy szczęście to też jest jakiegoś rodzaju otwartość na doświadczenia, na zmianę i też w konsekwencji jakaś chęć do tego, żeby się rozwijać? No jasne, oczywiście, że tak, bo wiesz, jeżeli nie będę akceptować tego, że się zmieniam, no to hamuję sobie jakąkolwiek możliwość rozwoju. Nie ma. Natomiast jeżeli to przyjmę za daną na mój temat, taką konkretną wiedzę, no to nagle się okazuje, że tu jest bardzo dużo do roboty, bardzo dużo do osiągnięcia, bardzo dużo do poznania. No i to zaczyna nagle mieć głęboki sens. Właśnie taka sytuacja, w której ta zmiana następuje. I też wiesz, to myślę, jest trochę o tym, żeby siebie polubić z tych poprzednich etapów, bo to jest taka rzecz, którą ludzie bardzo często robią, no totalnie odbiegająca od tego, co zalecają filozofowie, że siadasz i masz do siebie pretensje i nie możesz tego zmienić. To wszyscy są co do tego zgodni, że przeszłość to jest zamknięta sprawa, że nic się z tym nie da zrobić. A mimo to przeszłość jest właśnie taką przestrzenią, w której bardzo często nie domykamy tych drzwi, tylko jeszcze patrzymy i myślimy, a może to trzeba było, a może gdybym powiedziała, słuchaj, wtedy coś innego, to by się jakoś inaczej potoczyło. Ale tą drogą się donikąd nie dojdzie. To jest ewidentnie coś, na co nie mamy wpływu. I być może można z tego wyciągnąć wnioski. Być może można się zastanowić, że może jakby się drugi raz coś podobnego zdarzyło, to bym postąpiła inaczej. I może też poznanie samego siebie jest po to, żeby nie postąpić drugi raz tak samo i nie mieć znowu do siebie o to samo pretensji. No tak, tylko wtedy właśnie traktujesz te swoje jakieś błędy czy decyzje jako właśnie informacje o tym, co można zrobić lepiej, czyli de facto rozwijasz się, bo nie wpadasz ciągle w te same schematy, a nie jako coś, co będziesz potem jak kamień w plecaku nosić do końca życia i żałować na przykład, że tak zrobiłaś, no bo wtedy trudno mówić o szczęśliwym życiu, jak ono jest wypełnione takim żalem za przeszłość. No tak, no bo przeszłość jest nam trochę potrzebna, bo jest nam potrzebna o tyle, o ile może się stać budulcem dla tego, co będzie. Jak Nietzsche pisze o pożytkach i szkodliwości historii dla życia, czy jak Sartre pisze o tym, po co jest przeszłość, to oni w sumie mówią bardzo podobne rzeczy, o tym, że ona nie może być właśnie kamieniem w plecaku, tak jak powiedziałaś. Ona jest czymś, kamieniem, z którego będę budować dom. I to jest ważne, i to jest potrzebne. Ale ja muszę wybierać te kamienie, takie, które mi pasują do tego, co będzie dalej. To jest w ogóle super ciekawe, że my z przeszłości i tak sobie wybieramy. Także to od nas zależy, czy będziemy wybierać rzeczy dobre, czy tylko takie rzeczy złe, czy będziemy wybierać rzeczy, dzięki którym się czegoś uczymy i się rozwijamy, czy takie, które właśnie nam zamykają drogę rozwoju, bo są traumatyczne, bo są nieprzyjemne, bo są czymś, z czego już nic tak naprawdę nie wynika. I tu też nie chodzi o to, żeby wybierać tylko same dobre rzeczy. Mogą być też trudne, mogą być złe, ale zawsze z tą myślą,
co z tego, co to znaczy? Co z tego wynika, wiesz? Dokąd to zmierza? Po co mi to jest? No zawsze są jakoś kształtujące. Myślę, że trudno jest mówić o... No tak, no o stawaniu się w ogóle człowiekiem, jeżeli patrzysz tylko na takie wybielone doświadczenie ludzkie. Kasiu, ja bym tak mogła jeszcze godzinami. ale mam nadzieję, że dasz się po prostu zaprosić drugi raz do Szmarwado. To jest bardzo przyjemnie. Bo no naprawdę słucha się ciebie z ogromnym zachwytem. Dziękuję ci, że się tym wszystkim podzieliłaś. Dziękuję ci, że masz taką otwartą głowę i taką łatwość w opowiadaniu o tym, bo naprawdę rozmawia się z tobą niezwykle dobrze i jestem, poczuję się bardzo zainspirowana tobą, z tobą twoją też osobą. Się więc... super rozmawiaj. Bardzo ci dziękuję za te sznurowadła. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Jeszcze raz wielkie pokłady wdzięczności dla Audioteki, która objęła tę rozmowę swoim patronatem. Jeżeli chcecie posłuchać, poczytać więcej Kasi, to zajrzyjcie do opisu, bo naprawdę warto i ja sama jestem zafascynowana tym, jak Kasia opowiada o filozofii i nie tylko. I jeżeli chcecie podzielić się spostrzeżeniami albo porozmawiać i poczytać więcej na tematy związane z tym odcinkiem, to odsyłam na mojego Instagrama sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Tam mnie znajdziecie i tam najczęściej publikuję. Także zapraszam, dziękuję i słyszymy się już niebawem.